do hymnu. Witam serdecznie Państwa na uroczystości 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Znajdujemy się w miejscu dla historii naszego miasta szczególnym. To tutaj znajduje się granica trzech zaborów: pruskiego, austriackiego i rosyjskiego. Dzisiaj spotykamy się w tym symbolicznym miejscu, aby przypomnieć sobie, że droga Polski do odzyskania niepodległości nie była łatwa. Pragnę powitać na dzisiejszej uroczystości władze samorządowe miasta Sosnowca, prezydenta miasta pana Arkadiusza Chęcińskiego, radnych Rady Miejskiej pana Jana Bosaka i Zygmunta Witkowskiego. Witam także przedstawicieli Rady Dzielnicy Południe z przewodniczącym panem Grzegorzem Wolą, Rady Dzielnicy Osnowy Górnicze z panią Krystyną Centek, przewodniczącą. Witam również Młodzieżową Radę Miasta Sosnowca, a także poczty sztandarowe Sosnowca wraz ze Strażą Miejską, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział imienia Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu z panią prezes Swietłaną Tomiszewską. Witam również licznie zebrane tutaj szkoły. Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podstawową nr 11 Modrzejów, Szkołę Podstawową nr 15 Drużynę Harcerzów i Wychową, Szkoły Podstawowe nr 20 i 21. Witam również Gimnazjum nr 26, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane. Szanowni Państwo, poproszę teraz o zabranie głosu pana prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To już kolejne miejsce, które odwiedzamy w ramach uroczystości odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, przez Polskę 11 listopada. Chciałbym Wam po pierwsze bardzo serdecznie podziękować, że tutaj jesteście, bo tak pomyśleliśmy, że fajnie byłoby spotkać się troszeczkę w inny sposób, bardziej może jak to mówią młodzi na luzie, żeby usiąść, porozmawiać o tych czasach między sobą, pozastanawiać się o tym, co było i co będzie, bo trzeba pamiętać, wczoraj mieliśmy taki wspaniały wykład do historii Zagłębia Dąbrowskiego, tych momentów, w których nasi przodkowie walczyli o wolność, o niepodległość, o to, żebyśmy żyli w wolnym kraju, żebyśmy mogli wyrażać swoje opinie, nie bojąc się o to, co nas czeka. To właśnie tak pomyśleliśmy, że w takiej bardziej luźnej atmosferze przy ognisku i przy grze, ja chciałem powitać pana Józefa Pogodę, pomysłodawcę gry o trójkąt trzech cesarzy, którą mam nadzieję, że dzisiaj razem sobie zagramy i zapoczątkujemy jej taki ogólnokrajową historię, bo mam nadzieję, że w nią będą grać nie tylko w Sosnowcu, ale i w innych częściach naszego kraju. I gdy wczoraj tak rozmawialiśmy o tym Zagłębiu, o walce o niepodległość, tam było wiele mówione o tym, że Sosnowiec to miasto, w którym zapomniano o patriotach, o tych ludziach, którzy o tą wolność walczyli. Dlatego my za punkt honoru daliśmy sobie właśnie przypominanie o tym, że Sosnowiec to miasto wspaniałych ludzi, wspaniałych bohaterów z różnego okresu historycznego. Czy to z Powstania Styczniowego, czy Legionów Piłsudskiego, bo pewnie niewielu z Was, bo wielu nas dorosłych było zaskoczonych, bo słyszeliśmy, że 25 tysięcy Legionów Piłsudskiego, które zeszły się z całego kraju, to ponad 2000 pochodziło od nas tutaj, z Zagłębia, z Sosnowca. Myślę, że to są bardzo ważne informacje, informacje dla nas wszystkich, że Sosnowiec to miasto wspaniałych ludzi, wspaniałych bohaterów. To miasto, w którym spotykały się osoby o różnych poglądach politycznych po to, żeby walczyć właśnie o tą wolność, o tą niepodległość, potrafiły to robić. Dlatego dzisiaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby razem, niezależnie od poglądów politycznych,
spotykać się, mówić o tym, co nas dzieli, co nas łączy, osiągać kompromisy, iść do przodu, rozwijać nasze wspaniałe miasto. Ale żeby to robić, trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli o tą naszą wolność i niepodległość. W takich dniach jak dzisiaj, w takim dniu jak jutro, 11 listopada, gdy będziemy po raz kolejny mogli w kolejnych miejscach naszego miasta, naszego regionu za tych ludzi, tym ludziom dziękować. Bo jutro znów spotkamy się, wczoraj spotkaliśmy się w Milowicach pod Kurhamem, jutro spotykamy się na Maczkach, przy pomniku Kościuszki, przy tablicy pamiątkowej Powstania Styczniowego. Spotykamy się w katedrze, gdy będziemy na mszy za ojczyznę. Bo żeby pamiętać i mówić o przyszłości, trzeba pamiętać o przeszłości. Dlatego tak bardzo cieszy mnie obecność was, młodych ludzi, młodych mieszkańców naszego kochanego miasta. Mówiąc o tej jedności, o tym wspólnym działaniu, chciałbym prosić wszystkich, bo różnie się w naszym mieście, w naszym kraju dzieje, o to, żeby działalność poza polityką, poza tymi podziałami politycznymi, żeby ta działalność była dla miasta, skierowana dla miasta. Bo dzisiaj nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego takie kultowe, znów mówiąc w języku slangu młodzieżowym, działanie przeciwko tym, którzy zarządzają, czy to krajem, czy to miastem, jest trendy. Znów nie może znów młodzieżowym slangu powiedzenie. Nie wiem dlaczego, gdy ktoś głosuje tak, jak prezydent przygotował projekt uchwały, tak jak prezydent uważa, że powinno być dobrze i po dyskusjach, bo w gronie radnych, posłów, polityków, bo ja mówię też o całym kraju, to później, gdy tak ludzie głosują razem z prezydentem, z miastem, z krajem, mówi się, że to są źli ludzie, oni źle robią. Nie, szanowni państwo, pamiętajmy o tym. Do was, do tych młodych mieszkańców, co z tego się zwracam. Działanie poza polityką, w samorządzie zwłaszcza. Nie patrzenie na to, kto skąd przyszedł, skąd ktoś pochodzi. To jest działanie dla nas wszystkich pozytywne, to jest działanie dla naszego miasta, dla rozwoju dla naszego miasta. I o to do was, młodych ludzi, apeluję, bo my już trochę ci 40 plus jesteśmy nasiąknięci tymi podziałami, tymi walkami o tą wolną Polskę. Wy tego nie macie. Pamiętajcie o tym, że tylko działanie razem, wspólnie. Zresztą widzicie to na boisku. Wczoraj byłem na Modrzejowie, gdzie uruchamialiśmy kolejne boisko przyszkolne. To wiecie dobrze, zwłaszcza w sporcie, w szkole, w nauce, że działanie wspólne razem, pomaganie sobie nawzajem może dawać efekty tak w życiu prywatnym, zawodowym, jak i dla rozwoju naszego miasta, dla naszego kraju, dla naszego regionu. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję. Państwu, wychowawcom młodego pokolenia sosnowieckiego, serdecznie wam dziękuję za to, co robicie, za to, że dzisiaj tu jesteście, bo w ten sposób właśnie pokazujecie naszym młodym mieszkańcom, jak można dążyć do tego, żeby nasze miasto się rozwijało, pamiętając o tych, którzy walczyli o tą wolność, ale również pamiętając o sobie. Bo oni walczyli po to, żebyśmy dzisiaj byli uśmiechnięci. Oni walczyli po to, żebyśmy byli dzisiaj zadowoleni. Oni walczyli po to, żebyśmy dzisiaj razem mogli rozwijać nasze miasto, nasz kraj. Za to wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Ponieważ żyjemy w demokratycznym państwie, chciałem się zapytać, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz jeżeli są jakieś delegacje z kwiatami, ze znaczami, bardzo proszę o ustawienie się i złożenie tutaj pod pomnikiem. Kwiaty będą składać władze samorządowe miasta Sosnowca z panem prezydentem Arkadiuszem Wilczyńskim na czele i z radnym panem Janem Busakiem, panem Zygmuntem Wiktorskim oraz przedstawiciele różnych szkół, które się zebrały i rady dzielnicy. Południe jest to wygórnicze. Szanowni państwo, jeszcze w imieniu pana prezydenta chciałbym zaprosić wszystkich oczywiście na ognisko.
gdzie będzie można upiec sobie kiełbaskę. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że kiełbaski zostały zasponsorowane przez firmę wędniarską, naszą tutaj Duda, oraz chleb został zasponsorowany przez cukiernię Piekarnię Maciuś. Zawsze na koniec uroczystości mamy i oczywiście pograć w grę. Można porozmawiać z panem tutaj, który zaprojektował grę, dopytać różne szczegóły. I śpiewniki jeszcze są, pan prezydent podpowiada. Szanowni państwo, zakończenie uroczystości zawsze u nas kończy się hejnałem, dlatego teraz poproszę o hejnał miasta Sosnowca.